Nie wierzę, że to jest realne w ogóle. To jest niemożliwe. Niemożliwe? Co będziemy tutaj robić? Potencjalnie przyszłe moje mieszkanie w Holandii. Tak? Tak się składa, że akurat się starałem i szczęście mi dopisało. Najpierw byłem drugi. Pierwsza osoba zrezygnowała widocznie, bo tydzień później dostałem wiadomość, że jestem kandydatem numer jeden. No właśnie, fajna lokacja, nie? Blisko centrum. Fantastycznie. Znaczy, szczerze powiedziawszy, ja tu tylko potrzebuję miejsca do życia. Ja się wszędzie odnajdę, także. Nie, no ale Ale dokładnie, faktycznie tak lokalizacja patrząc. jest super. Wylotówka do pracy elegancko zaraz za rogiem. Centrum, i tam widziałem jeszcze są po drugiej stronie obwodnicy, chyba są dwa sklepy. Jumbo i Aldi bodajże. Także zobaczymy, czy się uda. Czy się uda, nie? No a z ciekawości, właśnie, długo jesteś w Holandii? Od stycznia tego roku, dokładnie 4 przyjechałem o 19, a o mieszkanie starałem się od końca marca. Okej, okay, a mamy lipiec, nie? Tak, Czyli 13 zobacz, dokładnie. w 4 miesiące, nie? Można? Tak, naprawdę byłem w pierwszych momentach, jak aplikowałem i odpowiadałem na ogłoszenia, to byłem 600 któryś, 500 któryś, 400 któryś. Był taki moment, że byłem 19 nawet, potem znowu skoczyłem na 400, 300, 180 i tak nagle właśnie z tym wyskoczyło, że byłem najpierw drugi. Także mówię, od razu jest. Akceptiert. Czyli warto Warto się reagować. starać, bo jest szansa, że naprawdę można odmienić. Bierzesz? Nie wierzę, że to jest realne w ogóle. Takie mieszkanko. No Mieć właśnie. szczęście. Na przebitce pokażemy to mieszkanko. Okej. Kilka takich na szybko zrobionych ujęć. Mam Ale, stresa. no właśnie, wracając do Amsterdamu, Rotterdamu. Dlaczego pytałam? Bo ludzie bardzo często biją tam. Chcą żyć w centrum, Na czym? ale nie liczą się z Z jedną kosztami. rzeczą, z kosztami. No właśnie. Na czym? Jak ktoś jest oszczędny, to potrafi sobie wszędzie poradzić. Okej, okay. Nie. Ja dążę do czegoś innego, bo O. zaraz dojdziemy do ceny tego mieszkania. Tymczasem, no właśnie, wynajęcie podobnego, nawet mniejszego o 20 metrów mieszkania, bo z Nawet tego jest co mówiłeś, spytałem, ile to ma metrów, właśnie. no sales tam co mówiłeś jest Podejrzewam, że chyba 70, 84 coś koło metry, tego. bo sprawdziliśmy, O. powiedzmy, około 80 metrów. Wynajem takiego mieszkania właśnie w Randstadzie, Randstad to nie jest tylko jeden biuro, to jest też region u góry, Rotterdam, Amsterdam, Okej. Utrecht. Tam za takie mieszkanie płacisz średnio, zgadnij. 1300? Puste? No. Coś koło tego? No. Nawet nie zgadywałem, bo to ślepy strzał. Dokładnie. I bardzo wiele ludzi musi żyć w centrum i musi dużo płacić. A teraz powiedz, jak tu się na prowincji fajnie żyje, zwłaszcza, że plusem mamy co? Blisko granicę niemiecką, nie? Dokładnie. Jakieś 4 kilometry masz i jesteś w gronie. Rowerkiem chyba to jest 12 km w prostej linii, jeśli dobrze pamiętam, ale tam droga jest kręta, więc chyba 14 No, wychodzi, ale bo stąd tak? masz powiedzmy 4 kilometry. 45 minut ostatnio jechałem do granicy. No, na Gronau. I tańsze zakupy, tańsza benzyna i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Owszem. Prowincja, nie? I no właśnie, ile za tą chatę będziesz płacił? Puste takie jakie jest, samego czynszu 650. 650. Czyli połowę ceny Z z większego Randstadu. miasta. Dokładnie. I za te zaoszczędzone pieniądze mogę je urządzić. Urządzić i sobie blisko do centrum wypaść na. Dosłownie, bo to jest chyba 10 minut piesza, albo 3 minutki rowerkiem. Boże, muszę coś z tym rowerem zrobić, on już jest porechotany. No, to twój? Tak, mój Omafit, Okej. w którym ostatnio się wywróciłem, jest przekrzywiona kierownica, Okej. bo musiałem ją tylko odgiąć. Ktoś mi na tym, na dworcu wyrobił dziurki, chyba z zazdrości, że nie mógł łańcucha przeciąć. No i to mi się strasznie nasuszy, ale to już jest trudno, przeżyję. Tutaj przy dobrych wiatrach, jak się rozwinie z kontraktem sytuacja i w ogóle, możesz sobie na przykład za rok aplikować na nowy rower. Za pół ceny. Na Bo przykład. pół ceny oddaje ci na przykład zakład. Można? Można. Można. No właśnie, no dobra, ale kończymy to Bo krótkie czekanie będzie wideo. 2 dni na decyzję od spółdzielni. Trzymam kciuki bardzo mocno.
Ale chyba jest duża szansa, że mi dadzą, bo... Tak, no z tego co rozmawialiśmy, po wszystkich opłatach miesięcznych, tutaj z osobą z domainu, po wszystkich opłatach miesięcznych masz wystarczającą rezerwę na życie, więc myślę, że będzie pozytywnie. Opinia od landlorda, no właśnie. No bo mówię mieszkanie, ale nie wspomnieliśmy, wspomniałeś że, dokładnie, że startowałeś, że zapisałeś się do spółdzielni, prawda? Tak. No właśnie, jak to wygląda, słuchaj, co potrzebujesz? Bo zakładając, że normalnie będąc w Holandii potrzebujesz... Meldunek to jest jedno, pobytu, miejsce pobytu, nawet potrzebujesz zaświadczenie o dochodach z Holandii w ogóle. Ty w tym momencie takiego dochodu z Holandii nie miałeś. Nie, jak to jest rozwiązane? Aplikując na stronie, znaczy rejestrując się na stronie pierwsze, podałem przybliżony roczny dochód. No i obecny adres korespondencyjny, gdzie jestem. Mhm. I ile osób oczywiście będzie startować do tego mieszkania, czyli w tym moim wypadku jedna. No i po prostu na te, które zgodnie z dochodem ogłoszenia ci przysługuje, bo pojawiają się też takie, których nie możesz aplikować automatycznie, bo są na przykład przeznaczone dla rodzin wieloosobowych, ale takie właśnie dwójki czy nawet trzypokojowe dla jednej osoby. Jeśli jesteś w stanie je utrzymać sobie sam, aplikujesz i czekasz na decyzję z systemu, który się nagle okazujesz. I jeśli się okaże, że jesteś pierwszy, drugi lub trzeci, to dostajesz informację bezpośrednio od właśnie spółdzielni. Jeśli pierwsza osoba go nie weźmie, się nie zdecyduje, następna osoba wskakuje w kolejkę i to od niej zależy, czy trzecia wtedy weźmie, czy nie. Okej. No właśnie, a dochód, co musisz przedstawić jako zaświadczenie dochodu? Bo to może być istotne. W tym momencie wystarczyły, z Polski nie potrzebowali ode mnie żadnych dokumentów, chociaż miałem je gotowe w zanadrzu, rozliczenie PIT-u z zeszłego roku i z poprzedniego też. Tu chcieli tylko paski płacowe z mojej obecnej pracy. Czyli widzicie, tylko paski płacowe są potrzebne. Tak, bo zresztą pytałem o to wcześniej telefonicznie, czy to wystarczy. No i właśnie zaświadczenie od obecnego landlorda, w którym wynajmuję pokój. Nie wiem, co tam napisał, bo to wszystko po holendersku. Ja tylko dodałem załącznik i wysłałem. Mam nadzieję, że nie było tam żadnych strasznych rzeczy. Chociaż mój właściciel mieszkania jest bardzo przyjemnym facetem, także... No, raczej powinno być pozytywnie. Taką mam nadzieję. No dobra, to myślę, że będzie można to umieścić w necie jako taki poradnik dla ludzi, którzy startują. Myślę, że tak, jest to dobre. Nie zrobiliśmy nic złego. Nie. Także to umieścimy sobie spokojnie, czyli zgodę na umieszczenie twojego wizerunku też mamy. Oczywiście. Dobra. Każdemu można pomóc, jakkolwiek się potrafi. Warto pomagać. Wiem po sobie, mnie nigdy w życiu nikt nie pomaga. Wszędzie byłem sam. Przyjechałem do Holandii sam i musiałem sobie radzić sam. Ale jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy i to pomoże, proszę bardzo, korzystajcie. No, to ja tym samym, dziękujemy. Pozdrawiam ciepło. Pozdrawiamy. Krótka relacja pojawi się na Dominik Fotos oczywiście. Zrobiłam to z doskoku, z racji tego, że mnie Dawid poprosił. Ale niemniej myślę, że pokazaliśmy wam, pokazaliśmy wam fajną miejscówkę za fajne pieniądze. I że nie zawsze warto, słuchajcie, pchać się na duże miasto, bo atrakcje, aglomeracje, słuchajcie. To też jest wiele atrakcji. Dokładnie, to jest też 120-tysięczne miasto, dobrze skomunikowane. Stolicą może nie. Stolicą regionu formalnie jest Zwolle. A, dobra, powiedzmy tej części tak, regionu. Chociaż Zwolle jest mniejsze niż Enschede akurat, to bo jesteśmy w Enschede. Więc w tym momencie zobaczcie, przeprowadzać się na prowincję, w teorii niektórzy mówią prowincja pogardliwie, ale przeprowadzacie się na prowincję i macie sobie spore mieszkanie za połowę ceny w dużej aglomeracji, ze spokojnym życiem, z dobrze skomunikowanym funkcjonowaniem. Co więcej? Publiczny transport działa tutaj perfekcyjnie. Pociągi jeżdżą praktycznie co 15 minut do centrum kraju. Sklepów jest cała masa, więc można wszędzie, gdziekolwiek ktoś lubi robić zakupy, wybrać sobie jakikolwiek ulubiony sklep. Parki, ścieżki rowerowe, ścieżki dydaktyczne, całodniowe, można wyskoczyć nawet do Niemiec na chwilę. Tak, potwierdzam, bardzo fajnie, blisko, dużo atrakcji rowerem, wszystko dobrze skomunikowane. Także dla każdego, który planuje wyjazd do Holandii na własną rękę, nie ma się co bać.
I nie kombinujcie, słuchajcie, jedna rzecz, bo bardzo wiele osób kombinuje z jakimiś dziwnymi najmami od kogoś. Tak, podnajem jeszcze. Podnajem, bardzo często problematyczny, bardzo często oszustwa. Spróbujcie. Nieprawdą jest, oczywiście przepraszam, prawdą jest, że skoro mieszkacie w Ransztadzie, no to rzeczywiście oczekiwanie na mieszkanie to jest takie mieszkanie, oczekiwanie to jest około 7 lat. Natomiast jeśli jesteście na prowincji, zobaczcie, w 3 miesiące chłopak dostał mieszkanie. Przy dobrym szczęściu. No ale no to powiedzmy tutaj jest tak w stanie trafić. W 3 miesiącach dostał mieszkanie. Co prawda rzeczywiście musicie liczyć się z tym, że skoro jest to mieszkanie od spółdzielni, tak jak widzieliście, tak, widzieliście, bo ta część będzie potem prawda ekranu. Tak jak widzieliście, no to jest mieszkanie gołe, więc musicie sobie je wyposażyć. Natomiast później nic tylko żyć. Dokładnie. Także teraz już naprawdę wam dziękujemy. Trzymajcie się i do miłego. Cześć. Dzień no, dobry. Halo, dzień dobry. Witam w moich skromnych progach. Tak, a co my tu mamy? Zapraszam mieszkanko, które właśnie podpisałem kontrakt dzisiaj. Okej. Okay. Wynajem od spółdzielni Domain. Okej, okay, zobaczymy to potem pewnie w anglojęzycznej wersji, bo powstał też taki materiał i to zrobimy oddzielnie. Ale pokaż mi, co tu masz. Zapraszam do środka. Aha. Całe sprzęt cicho w jednym miejscu, bardzo przydatne i poręczne. Fajnie. Wszystkie liczniki są zdalne, więc nie będę musiał być w domu obecny, żeby mogli sobie sprawdzić zużycie. Mhm. Zapraszam dalej. Pierwszy mały pokoik, który prawdopodobnie stanie się domowym office albo hobby roomem. Małe, duże. Malutki. Duży, żartuję przecież. Okay. Jak sobie pomyślisz, że w takim pokoju na mieszkaniu biurowym mieszka czasem 6 osób? Nie. Jest mały storage room na ubranka. Mhm. Okej, okay, super. Duża przestrzeń, która była wielkim zaskoczeniem. Mhm. Toaletka typowo holenderska. WC. No rzeczywiście, taka gościnna po prostu. Sam raz. Mhm. Później jesteśmy jeszcze na parterze, zapraszam do pokoju dziennego, w którym na razie już zostały dwa meble, kącik telewizyjny i stoliczek kawowy. Również jest kuchnia, która będzie później wyposażona, ale podstawowe artykuły się tam zmieszczą natychmiast, więc mogę spokojnie już tutaj mieszkać. To jest najpiękniejsze również ogródeczek. Okej, okay, super. Będę mógł sadzić kwiatki, roślinki, ewentualnie warzywka, jak będę miał chęć. Mini shopa. Ta wcale nie jest taka mini, ale jest. Zapraszam na pięterko. A tu masz jeszcze pięterko? Dokładnie, to okay. Jest wszystko. Po schodach zapraszam do góry. Gdzie piew? To puste jeszcze, ale zajmę go pełnej sypialni. To jest największym pokojem na piętrze. Master bedroom. Tu może być pokój gościnny, nocny, jeśli będę miał kogoś z rodziny odwiedza. No jak najbardziej. Jak i również ogromna, do której nie jestem przyzwyczajony, łazienka, prysznic, zlewik, podłączenie do pralki, ciepełko zapewni wielki kaloryfer. Dokładnie. A żeby było śmieszniej, dodatkowe wejście na wspólny taras. I to jest rewelacja. O, to twoje klucze? Dokładnie. Witam w Holandii, w moim własnym mieszkaniu. I o to chodzi, słuchajcie. Więc tą przebitką kończymy polską część materiału.
Nie wiem, czy wrzucimy to w środek, czy wrzucimy to na koniec, ale chyba na koniec, bo klucze już dostałeś. Zrobimy zgodnie z prawdą czasu. Nie tylko prawda ekranu. No, dziękuję. Ja ci dziękuję za... dziękuję za pomoc, szczególnie w tłumaczeniu spraw technicznych po holendersku, bo mój holenderski jeszcze nie jest taki dobry. Ik spreken beetje Nederlands. Maar je had dat doen. Dankjewel. Ja, oké. Tak, no właśnie tym sposobem dziękujemy i kończymy. Trzymajcie się. Cześć.